Obecnie w Polsce funkcja chazzana wakuje, to znaczy nie mamy chazzana. Jest to związane z tym, że osoba chazzana musi być po pierwsze osobą szanowaną, osobą uczoną i takie osoby mamy. Natomiast, żeby pełnić funkcję chazzana, trzeba być biegłym w piśmie i w czytaniu oczywiście tego pisma. Chazzanowie uczyli się nie tylko ojczystego języka karaimskiego, bo karaimski był podstawowym językiem, karaimski jest językiem z rodziny tureckich, natomiast zasady religii karaimskiej mówią o tym, iż podstawową zasadą religii karaimskiej jest imperatyw studiowania samodzielnego pisma, najlepiej w języku oryginału, gdyż wszelkie przekłady są już niejako pewną interpretacją tłumacza. W związku z tym dawniej nie tylko chazzanowie, ale wszyscy mężczyźni i wiele dziewcząt uczyło się języka starobiblijnego w tym celu, aby samodzielnie studiować i zgłębiać Pismo Święte, jako że tam są odpowiedzi na wszelkie pytania. I tym samym dziś powoływanie na funkcję chazzana osoby nieznającej wystarczająco podkreślam, języka, aby samodzielnie zgłębiać Pismo Święte, no mija się niestety z celem. Przypominam tutaj, iż mówimy o dwóch różnych językach. Język karaimski, w którym część liturgii jest zapisana. Jak powiedziałem, język z rodziny, z grupy tureckiej. Jest to język, którym pokolenie jeszcze moich rodziców swobodnie między sobą rozmawiało. Dziś już tylko niektóre rodziny karaimskie rozmawiają w tym języku. Natomiast językiem liturgii, podobnie jak w chrześcijaństwie, językiem liturgicznym była łacina, tak językiem pisma jest język oryginału Pisma Świętego, a więc język starohebrajski.